Elo, elo! Nastąpi podniesienie na maszt flagi państwowej. Poczet flagowy. Baczność. Do podniesienia flagi państwowej. Marsz! Thank you.
odzyskała ona niepodległość, ale gospodarczo i technicznie była wyczerpana i zrujnowana doszczętnie. Ujawniła się wówczas w całej pełni ta szczególna i cudowna właściwość narodu polskiego, polegająca na tym, że w chwilach najcięższych, prawie beznadziejnych, wyzwala on takie zasoby sił, taką zapobiegliwą i ofiarną pracowitość, taką samorzutną dyscyplinę i tyle zdumiewającej inicjatywy twórczej, że okazuje się ona wystarczająco silna, aby przezwyciężyć największe nawet trudności. Wydawało się, że na ziemiach polskich będzie święcić triumf powszechny zamęt i rozprężenie, ale tak się nie stało. Znakomita większość obywateli, pomimo braku normalnego aparatu egzekucyjnego, płaciła bieżące podatki. Koleje z miesiąca na miesiąc kursowały coraz sprawniej. Dzieci i młodzież uczęszczała do szkół. Zakłady przemysłowe i gospodarstwa rolne powracały stopniowo do życia. A naczelny wódz już 16 listopada 1918 roku mógł notyfikować obcym rządom powstanie niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. Wolność krzyżami się mierzy. Ofiara naszych żołnierzy przyniosła wspaniały owoc, jakim jest nasza wolna i niepodległa ojczyzna. I my dzisiaj tej wolności i niepodległości musimy strzec. Bądźmy dumni z tego, co osiągnęliśmy. Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami i pamiętajmy o wartościach, o które walczyli nasi przodkowie, bohaterowie. Państwowej Straży Pożarnej komendant Jarosław Gryciuk, zastępca Łukasz Zblewski oraz komenda powiatowa Policji, zastępca komendanta Grażyna. Delegacja Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Gdański. Wezwaniem przemienienia pańskiego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z księdzem proboszczem Antonim Mikielewiczem. Dyrektor Waldemar Sobczak wraz z uczniami. Oświaty i wychowania w Nowym Dworze Gdańskim. Marta Kozakiewicz oraz Tomasz Szczotka. Zakładu szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim dyrektor Marian Kwoczek wraz z uczniami. Zespół szkolno-przedszkolny w Marzęcinie dyrektor Edyta Oryl wraz z uczniami. Mieszkaniec Nowego Dworu Gdańskiego pan Zbigniew Bojkowski. Wraz z uczniami. Z
Wojska Opic wraz z pracownikami. Miejskie przedszkole nr 4, dyrektor Lubomir Głowacki wraz z przedszkolakami. Brawo! Pańskim na czele z panią dyrektor Beatą Opic. Zespół szkół nr 2, dyrektor Wioletta Przyborowska wraz z uczniami. Klub Nowodworski, prezes Marek Opic wraz z wiceprezesem Łukaszem Kępskim. Patrząc na swój niebo wzgląd, a nadzieję.